W dzisiejszym filmie z Manic Simulator mam naprawdę powalony pomysł, a mianowicie dzisiaj chciałem otwierać jajka przez calusieńką noc. Nie wiem, czy mi się to uda, bo te jajka tutaj są dosyć drogie, będziemy musieli dzisiaj na pewno dużo rebirfów zrobić, kupić pewnie jeszcze więcej game passów i tak dalej. No i też daliście mi sporo rad pod poprzednim filmem, a więc dzisiaj z tych wszystkich rad na pewno skorzystam. No i pierwszą radą, o której mi mówiliście, to jest robienie rebirfa, bo dzięki temu będziemy w shopie mieć jakieś nowe kilofy i tak dalej za te gemy, czy za coś takiego, a więc zróbmy sobie tego rebirfa, klikamy sobie cyk i stracimy wtedy oczywiście wszystkie nasze narzędzia, ale tu gierka nam sugeruje, żebyśmy sobie kupili podwójne gemy. Może później to kupimy, na razie sobie zróbmy tego rebirfa i dostaliśmy 100 gemów i oczywiście jakiegoś skina złotego. W sumie na początku to sobie tego skina załóżmy. Powiem wam, że fajnie wygląda, tylko na co go założyć? Chyba na plecak. Albo na kilo w sumie go załóżmy, a tego załóżmy na plecak. No i na razie mój zestaw w taki sposób wygląda. Mamy galaktyczny plecak i złoty kilof. I niestety od nowa musimy zacząć gierkę, ale teraz będziemy zarabiać 5 razy tyle. No i też będziemy wszystko mega szybko jakby kopać, bo tak naprawdę dalej mam tego mojego dominusa, dzięki któremu wszystko dużo szybciej robię. No i też jeden z widzów mi mówił, że możemy się dokopać na odległość 99 tysięcy metrów, a więc naprawdę głęboko. Bo ja najdalej byłem na głębokości 2000 metrów, coś takiego, 2200. Też kolejną rzeczą, którą mi mówiliście, to żeby grać na pierwszej osobie. I w ogóle też mówiliście, że jak zrobię shift locka, to mogę w jakiś sposób sprawdzać, gdzie są jaskinie, ale jeszcze nie do końca to kumam, a więc tego na razie nie zrobimy. Dobra, ja w sumie się kopię w dół, żebyśmy się dostali do tej pierwszej mapki, bo na nowo musimy sobie wszystkie narzędzia odblokować. Dobra, jesteśmy na tej mapce, zobaczmy w ogóle ile teraz kasy na start dostaniemy. No 6000, nie jest kość to mega duża, ale spokojnie, za chwilę będzie więcej. W sumie tutaj tą skrzynkę odebrać czy nie odebrać? Dobra, bierzmy sobie ją. Na razie mało dostaniemy, ale jak będziemy mieć lepsze narzędzie, to wtedy więcej dostaniemy za tą skrzynkę. Ale tu widzę, nie ma shopu nowego, więc po prostu się kopię dalej. Albo w sumie możemy zrobić kolejną rzecz, o której mi mówiliście, bo jeden z widzów mówił mi, żebym sobie poszedł, w sumie to wróćmy się na spawna. Jeden z widzów mówił mi, że lepiej pójść po prostu na publiczny serwer, bo na publicznym serwerze zawsze są jakieś takie mega głębokie dziury, gdzie na przykład ktoś do ostatniej mapki się dokopał, a więc może w sumie lepiej tak zróbmy, żeby od razu się do ostatniej mapki dostać. Dobra, jestem na tym publicznym serwerze, no i jak widzicie, tutaj wszystko jest rozkopane, powaleni ci ludzie są wszyściutko tutaj porozkopywali, w ogóle jakieś lagi tutaj aż mam. Nie wiem, tak tu wszystko jest rozkopane, że aż mi laguje, nie wiem czemu. No ale dziury tutaj są rzeczywiście dosyć duże, jak widzicie, i myślę, że na luzie się dostaniemy do ostatniej mapki, tylko teraz wpadłem w taką, a dobra, dalej tutaj jest, dobra, i lecimy sobie dalej, cyk, i tutaj jeszcze dalej, no i mam już zimową mapkę, samemu zajęłoby mi to na pewno dłużej. A tak to dzięki pomocy tutaj ludzi z publicznego serwera dużo szybciej dostaniemy się do kolejnych mapek. I cyk, i mamy już kolejną mapkę. Dobra, ale lecimy dalej, żeby oczywiście odblokować wszystkie mapki od razu bez większego problemu. No i później będziemy szukać jakiejś jaskini, bo musimy naprawdę dużo siana zarobić. W ogóle ile kosztuje kolejny rebirth? Bilion kosztuje kolejny rebirth. No to troszeczkę kosztuje i on nam mnoży razy 10 końcy wtedy, no to całkiem sporo. Nie, powiem wam, że komuś się chciało kopać taki dół jakby, że to cały czas jest w tą stronę. Dobra, i mamy ostatnią mapkę odblokowaną, a więc spoko. Czyli mamy już wszystkie mapki odblokowane w taki sposób i musimy sobie teraz pójść do zimowej, jakiś lepszy kilof ogarnąć, bo ja obstawiam, że prawdopodobnie w ogóle nie będę mógł kopać tych materiałów, a w sumie przetestujmy, czy będę mógł kopać te materiały na przykład na ostatniej mapce z takim moim noobskim kilofem. No mogę kopać, ale mega długo mi to zajmuje, a więc musimy sobie lepszy kilof ogarnąć. Dobra, to w takim razie musimy sobie oczywiście pójść do shopu i tu jest właśnie rebirth shop, wcześniej tego nie miałem. Tu są dosyć ciekawe kilofy, na przykład jakiś chrom kilof, tutaj jeszcze jakiś taki, tylko one są dosyć drogie, 2000 gemów, 4000 gemów, 10 000 gemów i tutaj też są createsy. Jest zwykły i exotic creates za 15. Dobra, to w sumie mogę się wrócić tak naprawdę teraz na mój serwer, skoro mam już odblokowane wszystko, no bo tu jest wszystko rozkopane i to ciężko się będzie kopać. I teraz powiem wam, że w ogóle lagów nie mam. Na tych publicznych serwerach wydaje mi się, że te lagi są przez to, że po prostu ludzie kopią nie wiadomo gdzie, jakby generują się jakieś jaskinie i tych jaskini pewnie jest dużo. Dobra, to teraz musimy sobie jakiś lepszy kilof ogarnąć, żeby szybko zarobić kasę, żeby szybko z powrotem odblokować ostatni kilof, no i oczywiście zrobić kolejnego rebirfa. Czyli w sumie muszę sobie trochę tych materiałów tutaj porozwalać na tej zimowej mapce, no jakoś mega szybko mi to nie idzie, chociaż idzie mi szybciej niż na pewno jakbym totalnie od zera zaczynał, bo mamy te mega mocne pety. Dobra, trochę wykopałem tych minerałów, zobaczmy ile teraz siana dostaniemy. No teraz powinniśmy jakoś więcej dostać. Dobra, wykopię tego jeszcze więcej, bo tragicznie to wygląda, 86 000. Czy w ogóle jest jakiś game pass jeszcze, który by mi się przydał? Na jakieś podwójne kończy czy coś takiego? Potrójne jajka, no to tak średnio, podwójne gemy, no to może. Dobra, w sumie kupmy sobie jeden game pass, który myślę, że może być ciekawy, ten Omega Nuke, bo jakby tego Omega Nuke'a chyba tutaj możemy kupić też normalnie w taki sposób. No dokładnie tak, tutaj jest ten Omega Nuke. No dobra, to kupmy sobie to, bo to jest chyba lepsze niż ten tutaj Nuke. A więc sobie to kupmy, bo to nam oczywiście ułatwi gierkę, bo musimy mocno sprogresować w dzisiejszym filmie po prostu. No i cyk, i mamy ten Game Pass w sumie. I jeszcze kupiłbym jeden Game Passie, który też mi się mocno przyda i który pomoże nam sprogresować jeszcze szybciej. A dokładnie ten tutaj Game Passie, dzięki któremu będziemy mogli założyć 4 dodatkowe pety za 1000 robuxów. Nie wiem w sumie ile w tym filmie już Robuxów wydałem, ale chyba sporo. W sumie to 1548. Jakby dwa Game Passy kupiłem. Myślałem, że wcześniej więcej kupywałem, ale nie kupywałem. Dobra, zobaczmy, jak ten Omega Nuke działa. Cyk, rzucamy tego Omega Nuke'a i no i powiem wam, że całkiem nieźle działa. Działa całkiem nieźle ten Omega Nuke. Sporo rozwala tutaj terenu. Właśnie, w sumie jeszcze mógłby tak naprawdę więcej rozwalać, bo możemy sobie teraz więcej petów założyć. Kliknijmy sobie equip. W ogóle ja żadnych petów nie miałem. No to ciekawie, już pewnie z 30 razy ktoś napisał, że petów nie miałem założonych w komentarzach przez ten czas. No i teraz to mi się podoba. W ogóle kozacko się świecą te pety. Nawet wcześniej na to uwagi nie zwróciłem, ale no mega fajnie to wygląda. No i teraz to leci. Teraz w ogóle zobaczmy, jak tym kill-offem będzie szło. No kill-offem teraz idzie dużo, dużo szybciej. Dobra, to sobie cyknijmy tutaj Nuke'a. Mam nadzieję, że jakąś fajną jaskinię nam się uda trafić. Chociaż tak naprawdę to chyba nie ma znaczenia tutaj. Będzie to miało na tych dalszych mapkach, w sumie na ostatniej mapce, bo tam będą takie mega OP jaskinie. W sumie swoją drogą to powinniśmy zrobić to w taki sposób. Tepnąć się tutaj, sprzedać sobie kasę. Znaczy w sumie nie kasę, tylko minerały i pójść na ostatnią mapkę. Jestem ciekawy, czy na ostatniej mapce ten Omega Nuke będzie działać. Powinien działać. Rzućmy sobie tego Omega Nuke'a. No ten zwykły nie działał. Ale czy ten będzie działać? Też nie działa. A więc tak czy siak będziemy musieli kopać naszym kill-offem, którym w sumie dosyć szybko tutaj przekopujemy te materiały. Tylko teraz możemy sobie jakiś lepszy kupić, skoro mamy już tyle siana. Ale żeby to zrobić, to w sumie musimy się wrócić na jakąś inną mapkę, bo tutaj nie ma niestety kill-offów. Tutaj na tej mapce chyba są kill-offy nowe. Dobra, tutaj jest shop i musimy sobie jakiś lepszy kupić kill-off. Możemy sobie piłę za 20 milionów kupić i tutaj jest Nuke, którego w sumie nie potrzebujemy i dalej kosztuje 110 milionów. Dobra, to musimy sobie piłę kupić. No i mamy taką fajną, złotą piłę. Ile w ogóle kosztuje jajko na ostatniej mapce? 10 milionów. No to chyba nie tak źle w sumie. Dobra, ale musimy się dalej kopać. W ogóle czemu to tak wolno kopie? No tak średnio to idzie. Musimy sobie ogarnąć najlepszy kill-off. W sumie to przedmiot do kopania, bo chyba najlepsza jest ta rózga, z tego co mi się wydaje, bardziej miotła jakieś, nie wiem, czarownicy. Dobra, i teraz troszkę sobie pokopam i mamy 457 milionów. Jeszcze tutaj tą skrzynkę sobie odbierzmy. Ile będzie? No, teraz mamy 917 i chyba będę mógł sobie kupić najlepszy kill-off, z tego co mi się wydaje. Zobaczmy, czy w sumie mogę sobie kupić najlepszy kill-off. No, mogę sobie kupić tą, nie wiem, laskę maga, laskę czarownicy, coś takiego. No i tutaj jest jeszcze za 3500 robuxów, ale to chyba byście musieli z 4000 łapek wbić, żebym to kupił. I teraz na kolejny rebirth potrzebujemy bilion. No to w sumie tak naprawdę uzbierałbym ten bilion i zrobiłbym sobie tego rebirfa, bo musimy tak, nie wiem, co najmniej z 4-5 tych rebirfów zrobić. Tylko w sumie zanim zrobię tego rebirfa, to musimy sobie w shopie tutaj to kupić na podwójne gemy, żebyśmy dwa razy tyle gemów dostawali oczywiście za te rebirfy. No i cyk, mamy. Dobra, teraz mam 232 tysiące jakby tych materiałów, a więc chyba możemy to sprzedać i zrobić sobie kolejnego rebirfa. W sumie to nie możemy. Ale dobra, nie robiłbym rebirfa, tylko potwierałbym sobie trochę tych jajek, bo ja tych jajek na ostatniej mapce nie otwierałem w ogóle. To w sumie to nie na tej mapce, tylko na jeszcze jednej dalej. Chociaż w sumie dozbieram jeszcze raz tyle. Dozbieram tak z 1,5 biliona i sobie otworzymy więcej tych jajek po prostu. Dobra, teraz mam ponad 2 miliony jakichś rzeczy w plecaku, a więc sprzedajmy sobie to i zobaczmy, ile kasy dostaniemy. Cyk, i mamy 4,5 biliona, więc dobra, sporo. Możemy sobie za to troszeczkę jajek otworzyć, a więc za calusieńką kasę otworzyłbym te jajka, tylko w sumie niech usuwa komony. Musimy to zrobić tak, żeby usuwało oczywiście komony, uniki, rery i epiki niech zostawia. A więc widzimy się, jak po prostu się te wszystkie jajka otworzą. Dobra, i wszystkie jajka otworzone, już nie mamy kasy i w ogóle udało mi się trafić legendę. Co prawda nie tą najlepszą, ale jakąś legendę udało się trafić, zaraz zobaczymy, co ona daje w ogóle. I powiem wam, że w dzisiejszym filmie prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze kupić potrójne otwieranie, bo dosyć długo mi zajęło otworzenie tego wszystkiego na pojedynczych jajkach, ale oczywiście wróćmy się na spawna, bo tutaj będziemy sobie wszystko przerabiać i zobaczmy, jak te peczki wyglądają. No tu jest ta legenda i ona jest całkiem mocna, prawdopodobnie będziemy mogli ją założyć. No, możemy ją założyć i ogólnie tutaj też te peciki możemy założyć, bo jakby z tego co widzę, wyleciały mi tutaj jakieś shiny peciki. Mamy takie peciki, tutaj jeszcze takie, no i tutaj oczywiście ta legenda, która jest troszeczkę lepsza od mojego Dominusa pod względem mnożnika końców, chociaż no ten mój Dominus też jest dobry. Ktoś mi mówił, że ten mój Dominus jest słaby, jak widzicie on jest tak dobry jak legenda najlepsza, co prawda nie shiny legenda, ale wydaje mi się, że zrobienie shiny legendy jest naprawdę, naprawdę trudne. Możemy sobie te jajka zrobić co najwyżej, w sumie to nie jajka, tylko oczy. Sobie zróbmy tutaj to jedno oko na shiny i tutaj jeszcze to możemy sobie zrobić na shiny, czy nie możemy? Jednego więcej potrzebujemy. I czy coś jeszcze mogę zrobić? Możemy sobie jeszcze te poprzerabiać na shiny, nie wiem czy w sumie jest sens, ale przeróbmy sobie je. No i za chwilę będziemy musieli więcej na pewno tego porobić. W sumie dużo tych pecików jest, nie wiem czy w ogóle mam tyle tych fire shardsów, jakieś 20 fire shardsów miałem, no i skończyły mi się już niestety fire shards, a więc musimy sobie więcej fire shardsów ogarnąć i zobaczmy, jak teraz będzie wyglądał mój team. Klikamy sobie cyk, no i mamy taki team. Tutaj są te dwa shiny peciki, musimy sobie w takim razie więcej tych ogarnąć jakby oczu. Fajnie było mieć taki cały team tych pecików, no i ewentualnie jeszcze więcej legend wydropić. I powiem wam, że ta legenda w ogóle mega kozacka wygląda. Zobaczmy ją z bliska, jak ona wygląda. No, ciekawie wygląda, fajnie takie świecenie ma. Dobra, teraz musimy zarobić bilion na kolejny rebirth, żebyśmy oczywiście jeszcze więcej siana zarabiali, chociaż prawdopodobnie już teraz będziemy mega dużo zarabiać sobie. W sumie trochę pokopmy, w ogóle jak ja szybko kopię w dół. I w sumie powiem wam, że ta legenda będzie mocniejsza ważniejsza tak naprawdę niż ten mój Dominus, bo ten mój Dominus ma 20 level, a chyba jakby im wyższy level, tym więcej statystyk ten pet daje, tak mi się wydaje. Dobra, ale teraz w sumie farmię po prostu do tego 1 biliona i robimy kolejnego rebirfa. I jak zrobimy tego rebirfa, to na pewno będziemy musieli zobaczyć, czy możemy coś za gemy kupić, bo w ogóle ile teraz gemów dostaniemy za rebirfa? 200 gemów dostaniemy. No i oczywiście te skrzyneczki, które tam jakieś fajne skiny mają. I te skrzynki w ogóle bym sobie też pootwierał, bo chyba mam ich trochę. Dobra, ja w sumie sobie dosyć szybko po prostu wyfarmię ten 1 bilion i robimy tego rebirfa. I powiem wam, że zajmie nam to ultra szybko, bo sprzedałem 200 000 materiałów po prostu takich, jak tutaj widzicie, takich, nie wiem, tego dirta dziwnego i zarobiłem za to 640 milionów, a więc nawet nie będę musiał cięcia robić, tylko po prostu sobie tutaj to posprzedajemy i już będziemy mieć ten bilion na kolejnego rebirfa i tak naprawdę, no niewiele stracimy, po prostu stracimy mapki, na nowo będę musiał mapki odblokować, no i te rózgi, ale to mega szybko odrobimy. Dobra, ja mam 278 000 różnych jakichś minerałów w plecaku, sobie sprzedajemy i powinniśmy mieć już 1 bilion. I czy będzie bilion? Dobra, mamy bilion, możemy sobie zrobić oczywiście kolejnego rebirfa. Cyk, robimy kolejnego. No i dostałem 200 gemów i basic createsa i oczywiście mnożnik mi się podniósł. I teraz rebirf ile kosztuje? No w sumie też dosyć tanio. A ile w ogóle ludzi w topce mają rebirfów? Jakiś chłop ma 444 rebirfy. Powiem wam, że dużo, żeby w ogóle być w tej topce ile trzeba mieć? 128. Pochwalcie się w komentarzach, ile wy macie rebirfów. I przy okazji wbiłem na jakiś publiczny serwer, wcześniej odblokowałem sobie znowu wszystkie mapki. W sumie wróćmy się na jakąś mapkę, na przykład tutaj na tą, żeby zobaczyć do tego shopu, co teraz możemy sobie za te rebirfy kupić. W sumie to nie za rebirfy, tylko za gemy. Tu mamy plecaki, tu mamy creates, ale czy coś oprócz tego jest, na przykład jakieś enchanty, czy coś takiego? Ale z tego co widzę są narzędzia, plecaki i createsy. Spoko, na pewno byłoby na ten uzbierać, tylko że to jest 2000 gemów. Dobra, postaram się w dzisiejszej filmie na to uzbierać, ale teraz musimy sobie zrobić kolejnego rebirfa. Teraz kolejny kosztuje 1 500 000, no to nam zajmie dosłownie chwilę, a więc ja sobie kopię, żeby zrobić kolejnego rebirfa. W sumie to muszę się na ostatnią mapkę wrócić, tam będzie szybciej. I też w sumie teraz możemy sobie te createsy otworzyć, albo w sumie zanim to, wróciłbym się do tego shopu, kupił sobie jakby 3 te lepsze createsy, tutaj jakby egzotiki. No bo tutaj są, jak widzicie, ciekawe skiny. 3 sztuki bym sobie kupił, a co tam? I zostało mi równe 300 gemów. Zobaczmy, co nam tutaj wyleci. No, dawaj, coś dobrego, coś dobrego. Jakaś zebra tutaj w ogóle jest i chyba zebra nam wyleci, tylko to jest common niestety, ale nawet fajnie wygląda. Tak powiedzmy fituje do mojego skina, bo ja mam taki właśnie czarno-biały skin. Zobaczmy, jak to by wyglądało na plecaku, na przykład zebra. Załóżmy sobie to na plecak. No, powiem wam, że całkiem nieźle fituje. W sumie to zdejmę sobie pety, żeby lepiej to było widać. No nie, no myślę, że nawet pasuje. Tutaj trochę czarnego, tutaj białego, tutaj właśnie mój skin też jest taki czarno-biały. Jeszcze by się przydało kill-off mieć w taką zebrę. Otworzę sobie jeszcze 2 te egzotki, może wyleci mi jeszcze 1 zebra. No niestety tutaj jakieś kwiatki, a więc tego nawet nie będę zakładać. Dajcie drugą zebrę. Oj, chyba będzie zebra. A i przeleci chociaż jakiś, nie wiem, komiksowy unik mi wyleciał. No dobra, to niech będzie ten komiksowy. Zobaczmy, jak wygląda ten komiksowy skin. I on wygląda w taki sposób. Powiem wam, że w sumie fajnie wygląda. Dobra, na razie przy takim zestawie zostanę. Dobra, i dosyć szybko siano udało się uzbierać, a więc oczywiście robimy sobie kolejnego rebirfa. Mam nadzieję, że w dzisiejszej filmie co najmniej 5 rebirfów nam się uda zrobić. Na razie mamy chyba 3. Teraz 3. zrobiłem. I w ogóle teraz za zrobienie rebirfa dostanę jakiegoś kobaltowego skina, więc też ciekawie. Oczywiście sobie robimy rebirfa, cyk, i już mamy 5 rebirfów. Dobra, i mam 6 rebirfów, jednego rebirfa wam zapomniałem pokazać i mamy 1100 w ogóle gemów. Jeszcze mi trochę brakuje do tych 2000, żebym mógł sobie kupić ten kill-off, ale teraz musimy się wrócić na wcześniejszą mapkę, ogarniam sobie najlepsze to narzędzie do kopania i zarabiamy mega dużo siana, żeby mógł na całą noc zostawić otwieranie. Cyk, i mamy to. I teraz zostawiłem na jakieś pół godziny, żeby po prostu w dół sobie tak kopało i jesteśmy na wysokości 4471 metrów i mam w plecaku 11 milionów przedmiotów, a więc wróćmy się na spawna i sobie pójdźmy oczywiście sprzedać to na ostatniej mapce. Jestem ciekawy, ile za to kasy dostanie. Mam nadzieję, że jakoś dużo, ale zaraz się o tym przekonamy. Cyk, ile kas za to dostaniemy? 25 bilionów. Całkiem sporo. Przydałoby się drugie tyle. Dobra, farmię dalej to. Farmię dalej, chcę uzbierać jeszcze więcej. I teraz ponownie trochę czasu mi zeszło i teraz mamy 20 milionów przedmiotów jakby różnych obiektów i zobaczmy, ile teraz kasy dostanę za to. 85 bilionów, a więc teraz myślę, że starczy mi na calusieńką noc, żeby się otwierały tutaj te piękne jajka i oby jakieś fajne peciki wypadły przez całą noc. Tylko jakie peciki dropić najlepiej? Chyba tak naprawdę same legendy muszę zostawić. Tutaj muszę wszystko zaznaczyć, żeby usuwało. I niech dropi mi te peciki, no i oczywiście te peciki. I minęło gdzieś 10 godzin i zostało mi 31 bilionów, a więc w sumie sporo. Nie pamiętam, ile miałem na początku. Chyba 80 coś. Dobra, ale zobaczmy mój ekwipunek. Zobaczmy, czy jakieś fajne peciki nam wyleciały przez ten czas, bo naprawdę to był długi opening. I wyleciała nam najlepsza legenda i zobaczcie, ile ona daje. No jest mocna, będzie moim najlepszym petem. Jeszcze w ogóle Shiny Legenda, ta najsłabsza mi wyleciała, na którą było chyba 0,2%, dokładnie tak. No i jeszcze dwie te hydry mi wyleciały, a więc też spoko. No i tutaj kilka tych. W sumie możemy sobie założyć, zobaczmy jak to wygląda. No i powiem wam, że mamy solidny team. Teraz już mam naprawdę solidny team, ale też zauważyłem jedną rzecz, bo wcześniej mówiłem, że nie ma nagród za indeks, a tutaj są nagrody za indeks. Tutaj jak sobie klikniecie i zjedziecie na dół, to widzicie, mam prezencik do odebrania za ostatnie jajko, czyli musicie wszystkie pety wydropić i dostajecie taki prezencik. Zobaczymy co się stanie, jak go otworzę. Klikamy sobie cyk i 3000 gemów dostałem. To powiem wam, że to jest ultra OP prezent. Ja mogę sobie już kupić jakiś mega dobry kill-off. Dobra, ja mam 4000 gemów w takim razie, to idziemy kupić jakiś kill-off. Możemy sobie kupić taki kill-off za 4000 gemów. Dobra, to kupujemy go oczywiście, cyk i mamy taki kill-off. No i mamy taki dosyć fajnie świecący kill-off. I ten kill-off już nam nigdy nie zniknie i zawsze będziemy kopać z tym kill-offem właśnie. No i w sumie tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, co się dzisiaj dało, a więc w tym odcinku to będzie na tyle.